25 września 1953. Piątek. Warszawa. Dziś uroczystość patrona stolicy, błogosławionego Władysława Zgielniowa. Rano o 7 jestem w kaplicy Seminarium Metropolitalnego wśród alumnów, którzy rozpoczynają oficjalnie rok swojej pracy. Msza święta, konferencja, potem śniadanie, akademia inauguracyjna, przemówienia. Po obiedzie pracowałem 2 godziny nad wieczornym kazaniem ku czci błogosławionego Władysława, patrona stolicy. Na mszę u świętej Anny stawia się wielka rzesza. Po mszy świętej udzieliłem błogosławieństwa relikwiami błogosławionego patrona. Skromna wieczerza u rektora Kamińskiego w gronie kapłanów. O 21:30 wyszedłem z bramy kościoła. Wkrótce byliśmy na Miodowej. Poszedłem na górę i zaraz udałem się na spoczynek. Bodaj pół godziny później usłyszałem kroki. Internus. września, sobota. Rywałt koło Grudziądza. Mogę powiedzieć, że przyjechałem tu wprost z ambony od świętej Anny pod znakiem patrona stolicy błogosławionego Władysława. Wieczorem przyniesiono mi walizkę z osobistymi rzeczami, które zabrano z własnej inicjatywy z Miodowej. I pościel. 27 września, niedziela. Pana w ceracie pytam, czy będę mógł pójść do kościoła, by odprawić mszę świętą, do czego jestem obowiązany jako ordynariusz diecezji. Oświadczono mi, że jest to niemożliwe. 28 września, poniedziałek. Zgłosił się pan w ceracie. Przystojny mężczyzna, młody jeszcze, o twarzy bez wyrazu. Wykładam mu raz jeszcze stanowisko wobec dokonanego na mnie gwałtu. 30 września, środa. Otrzymałem dziś aparaty kościelne i sprzęty liturgiczne do odprawiania mszy świętej, przywiezione z Miodowej. Brak jest portatylu, wina mszalnego i hostii, ampułek i mszału liturgicznego. 1 października, czwartek. Dziś rano otrzymałem 2 stearynowe świeczki i 2 pokojowe lichtarze oraz butelkę wina Ryzling. Mogę więc odprawić mszę świętą, pierwszą od chwili wywiezienia mnie ze stolicy. Przy świętej odwiedza mnie pan w ceracie. Zwykłe pytania. 7 października, środa. Dziś wielka uroczystość w mojej celi. Odpust Matki Bożej Różańcowej. Na mszy świętej ludno. Zwołałem tych wszystkich, których zachęcałem do modlitwy różańcowej. 12 października, poniedziałek. Wieczór. Ze skupienia wyrwało mnie niezwykłe w tym czasie stukanie do drzwi. Wszedł pan w ceracie z kapeluszem w ręku. Pojedziemy dalej. października, wtorek. Przy świetle dziennym poznałem swoich towarzyszy doli. Ksiądz i siostra zakonna. Zaczyna się życie we troje. 14 października, środa. O godzinie 11 przychodzi komendant, pyta o zdrowie i o potrzeby. Te 2 pytania stają się ceremoniałem oficjalnym. Zapomniałem powiedzieć, dodaję, że miejscowość, w której jesteśmy, nazywa się Stoczek koło Lidzbarka. października, sobota. Otrzymałem dziś odpowiedź pozytywną na zapytanie, czy mogę wystosować list do ojca. Najdroższy mój ojcze, najdroższy mój,
20 października, wtorek. Ustala się nasz tryb życia. 5 wstanie, 5:45 modlitwy poranne i rozmyślanie. 25 października, niedziela. Otrzymałem dziś pierwszy list od mojego ojca. 30 października, piątek. Dziś otrzymałem portatyl bez relikwii. Kamień niekonsekrowany. Zastanawiam się, skąd pochodzi, bo na pewno nie z ulicy Miodowej. 17 listopada, wtorek. Ponieważ dotychczasowe pytania nie były brane pod uwagę, postanowiłem nie podejmować żadnych kroków, które miałyby na celu moją obronę. 17 grudnia, czwartek. Wręczono mi dzisiaj paczkę, wysłaną z domu na święta Bożego Narodzenia. Wszystkie drobiazgi były rozpakowane i starannie przejrzane. Ciasto i inne spożywcze materiały były też badane, gdyż noszą na sobie ślady wygniecenia i łamania. Wyjęte z pudełek słodycze bardzo niedbale były ułożone, pokruszone i zgniecione. Zapytałem o list. Komendant odpowiedział, że widocznie listu nie było, skoro nie został doręczony. 22 grudnia, wtorek. Ponieważ dotąd nie otrzymałem żadnego listu od ojca, wręczyłem panu komendantowi kolejny mój. Grudnia. Wigilia Bożego Narodzenia. Wszedł na chwilę pan komendant ze swoimi pytaniami. Prośby? Nowych nie mam. Stary pan zna. Listu od ojca na święta nie otrzymałem. Choć trudno mi to sobie wyobrazić, by paczka była wręczona bez listu. Ale tę chęć okazania mi swej przewagi wybaczam swoim opiekunom. Nie zmuszą mnie niczym do tego, bym ich nienawidził. 31 grudnia 1953, czwartek. Ostatni dzień roku. Rachunek sumienia. Z miłości. Pragnę być jasny. Mam głębokie poczucie wyrządzonej mi przez rząd krzywdy. Pomimo to nie czuję uczuć nieprzyjaznych do nikogo, nie umiałbym zrobić im najmniejszej nawet przykrości. Wydaje mi się, że jestem w pełnej prawdzie, że nadal jestem w miłości, że jestem chrześcijaninem i dzieckiem mojego kościoła, który nauczył mnie miłować ludzi i nawet tych, którzy chcą uważać mnie za swego nieprzyjaciela, zamieniać w uczuciach na braci. Sic volo, tak chcę. Z tym uczuciem mogę zamknąć ten rok, który dziś kona. Człowiek żyje nadal w obliczu Boga, którego lata się nie liczą. Wszystko, cokolwiek dobrego i rozumnego było dokonane w umierającym roku, składam w ręce swej niepokalanej panienki jasnogórskiej, aby oddała Trójcy Świętej. Soli Deo. In vinculis Christi. Stoczek koło Lidzbarka Warmińskiego. 31 grudnia 1953. Godzina 20. Stefan kardynał Wyszyński, arcybiskup metropolita gnieźnieński i warszawski, prymas Polski.
zrealizowano w ramach programu stypendialnego ministra kultury i dziedzictwa narodowego Kultura w sieci.